tvpodkarpacie.pl. Rozpoczął się sezon 2014-2015 w polskiej hokej lidze. Pierwszy mecz rozegrali hokeiści z Sanoka i Nowego Targu. Było to spotkanie rozegrane awansem. Przed pierwszym wznowieniem minutą ciszy uczczono pamięć Tadeusza Garba, wychowanka Podhala, wieloletniego zawodnika i trenera drużyny z Sanoka. Dziękuję bardzo.
zagląda w pierwszym pojedynku ligowym w ramach rozpoczętego niedawno sezonu. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Jordan Pietrus, który na swoim koncie zapisał 3 gole i 3 asysty. Zapraszamy do wysłuchania pomeczowych opinii. Chcieliśmy nagrodzić kibicom to, co się stało we wtorkowym mecz Superpucharze i chcieliśmy dobrą grą, przynajmniej troszkę zrehabilitować to, co się stało. Myślę, że początek meczu też nie był dla nas taki wymarzony, bo nie tak chcieliśmy grać, ale nasza ambicja była tak bardzo skoncentrowana, że takie błędy mogły się przydarzyć na początku, ale potem zaczęliśmy kontrolować ten mecz i do ostatniej minuty myślę, że wszystko było w porządku i kibice są zadowoleni, bo dla nich przede wszystkim gramy i myślę, że w jakiś sposób zrewanżowaliśmy się za ten wtorkowy mecz. Jadąc do Sanoka zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie będzie to lekki mecz, że musimy się przygotować na ostry początek. Naszym zadaniem było przetrwać te pierwsze 10 minut i pierwszą tercję z jak najkorzystniejszym wynikiem. Nie udało nam się to. Straciliśmy bardzo szybko bramki, praktycznie jedna po drugiej, no to nam ucięło troszkę nogi. Później nawiązaliśmy znowu walkę w drugiej tercji, praktycznie po wyrównanej tercji drugiej. Znowu w końcówce dostajemy 3 bramki szybko w minutę, 2 minuty praktycznie. Więc mówię, ten mecz rozważył się dla nas w ciągu 6 minut, 4 minuty pierwszej tercji i 2 minuty drugiej tercji, gdzie dostaliśmy 6 bramek i ciężko się gra z takim bagażem na plecach. Myślę, że nawiązaliśmy walkę w pewnym momencie, tak, mieliśmy dobre momenty, graliśmy dobry hokej, no i tak mówię, no, zadecydowały to szybko przyszłe bramki, a wynik nie odzwierciedla całego spotkania, dla mnie przynajmniej. Chciałbym pogratulować naszym chłopakom dzisiejszego meczu. Spisali się na medal, wygraliśmy 10-1. Cała drużyna zagrała w miarę poprawnie. Mieliśmy tam kilka błędów w obronie, ale już dużo lepiej niż ten wcześniejszy pucharowy mecz. No, zagraliśmy prawie w optymalnym składzie, bo są jeszcze jakieś tam braki. Natomiast chłopcy walczyli i grali, że tak powiem, do 60 minuty. tvpodkarpacie.pl